Chcę Was zaprosić w 30-dniową przygodę do świata medytacji. Czego będziesz potrzebować, aby przystąpić do tego wyzwania? Co tak naprawdę da dla Ciebie 30 dni medytacji? Na czym to ma polegać? W jaki sposób to wpłynie na Twoje życie, na Twoje relacje, na Twoje zdrowie, na Twoje ciało i czy w ogóle w jakikolwiek sposób to wpłynie? Czy jako osoba, która nigdy wcześniej nie medytowała, czy to jest w ogóle dla Ciebie? Czy się w tym odnajdziesz? Jeszcze 2 lata temu medytacja dla mnie była pojęciem absolutnie abstrakcyjnym i nie miałam zielonego pojęcia, na czym polega. Próbowałam różnych technik. Robiłam kilka podejść, ale za każdym razem kończyło się to w ten sam sposób. Moje ciało wierzgało jak rozwścieczony koń i trudno było mi usiedzieć w miejscu. Na samą myśl o tym, że miałabym używać technik medytacji do tego, żeby się uspokoić, jeśli chodzi o moje emocje, dostawałam totalnego szału i to było coś, co było dla mnie absolutnie nie do przeskoczenia. Dzisiaj medytacja jest nieodłączną częścią każdego mojego poranka i każdego wieczoru. Praktykuję ją rano, wieczorem, a czasem również w ciągu dnia. Dla Ciebie, przygotowując te 30-dniowe wezwanie, chcę Ciebie zaprosić i pokazać, że medytacja to tak naprawdę nic trudnego. Jednocześnie jedyne, czego potrzebujesz, to 10 minut o poranku dla siebie. Czy jesteś w stanie dać sobie te 10 minut? Czy jesteś w stanie spróbować przez 10 minut zaufać mi i pozwolić na poprowadzenie ciebie w procesie medytacji? Bo jeśli tak, to obiecuję ci, że wkrótce odczujesz niesamowite, ogromne zmiany w swoim życiu na plus. Wiele rzeczy będzie nabierało zupełnie innej jakości. Poprawi się twoje samopoczucie. Poprawi się Twoje zdrowie, poprawi się wygląd Twojego ciała, skóry, włosów. Przede wszystkim zaczną zmieniać się również emocje i to, jak będziesz reagował na pewne sytuacje. Zmieni się także Twoje nastawienie do niektórych osób oraz Twoja relacja z innymi. To wszystko oczywiście przełoży się także na Twoje życie zawodowe i finanse. Na ile mocno pewne rzeczy zadzieją się w Twoim życiu, na ile mocno one ulegną na plus, zmianie na plus, zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Jedyne, co potrzebujesz, to 10 minut dziennie spędzonych ze mną. Zapraszam Cię w tą niezwykłą, niesamowitą podróż, która odmieni całkowicie Twoje życie. Jak to się stało, że w ogóle zdecydowałam się zacząć medytować? Ja, osoba, która była de facto absolutnym przeciwnikiem tego typu praktyk. Pewnego dnia w maju w 2020 roku wydarzyła się sytuacja, która spowodowała, że wylądowałam w szpitalu. Do tej pory nikt nie wie, co się tak naprawdę ze mną stało, natomiast wypadek, który nastąpił, zachorowanie, które pojawiło się w moim ciele, spowodowało, że straciłam kontakt ze swoim ciałem. Natomiast miałam bardzo dużą jasność tego, co się dzieje. Mój umysł był na tyle jasny, myślący i czujący, natomiast nie byłam w stanie zupełnie reagować swoim ciałem, tym również mówić, widzieć, czy w ogóle poruszać się w jakikolwiek sposób, ręką, nogą, chodzić. Natomiast byłam świadoma wszystkiego, co się dzieje. To, co się stało, kiedy wylądowałam w szpitalu, miałam odczucie, które wciąż do tej pory jest dla mnie jakby formą umierania. Ja nawet później to nazwałam, że w tym dniu moje ciało umarło, moje stare ciało umarło, odeszło i narodziło się nowe. Kiedy wypuszczono mnie ze szpitala po 4 dniach, lekarze powiedzieli, że tak naprawdę szanse na to, że będę w 100% sprawna, są, natomiast do jakiejś takiej mniej więcej sprawności dojdę dopiero w ciągu pół roku i w miarę będę w stanie się poruszać o własnych siłach.
Pół roku dla mnie, gdzie opiekowałam się dwójką dzieci, moją starszą 13-letnią córką oraz młodszą 3-letnią, było czymś absolutnie nie do przyjęcia. Na myśl o tym, że mam przez kolejne 6 miesięcy leżeć w łóżku i poruszać się tylko i wyłącznie w przestrzeni sypialnia, łazienka, nie było czymś, co chciałam zaakceptować. I jak w każdej takiej sytuacji, uznałam, że musi być inny sposób. To też w kilka dni po wyjściu ze szpitala, kiedy byłam w stanie samodzielnie usiąść, usiadłam do medytacji. W tej medytacji, pełna żalu, rozpaczy, złości, wściekłości, poczucia niesprawiedliwości, zaczęłam wszystko to wyrzygiwać. Wyrzygiwać tak naprawdę Bogu, jakie to wszystko jest nie okej, jakie to wszystko jest niesprawiedliwe, że zostałam zostawiona sama sobie i nie mogę sobie poradzić, że nie wiem jak żyć, nie wiem od czego zacząć, nie wiem co mam dalej ze sobą zrobić, nie wiem jak mam ułożyć swoje życie, ponieważ wszystko, co do tamtego momentu robiłam, okazało się nierealne do robienia dalej. Musiałam odsunąć na bok swoją praktykę terapeutyczną, którą prowadziłam. Odsunąć na bok prowadzenie grup, odsunąć na bok prowadzenie warsztatów. Jednocześnie zostałam postawiona pod ścianą z ogromnym, ogromnym znakiem zapytania: co dalej? Co dalej z moim życiem? Jak dalej mam żyć, kiedy nie mogę chodzić? Jak dalej mam żyć, kiedy nie mogę się zająć własnymi dziećmi? Jak dalej mam zarabiać na jedzenie, na nasze utrzymanie, jeśli nie jestem w stanie w ogóle pracować, a lekarze rokują, że zajmie to x miesięcy, żebym w ogóle mogła stanąć na nogi. I z takim żalem, z takim poczuciem niesprawiedliwości weszłam w tą medytację. Kiedy wyrzygiwałam to wszystko, w pewnym momencie nastąpiło coś niezwykłego. Poczułam, jakby z mojego ciała świadomość unosiła się ponad. Zostałam otoczona niesamowicie jasnym światłem. I w miejsce mojej świadomości weszła bardzo specyficzna energia. Energia, która otoczyła moje ciało błogością i miłością. Miłością, której nigdy wcześniej nie doświadczyłam na Ziemi, której nie jestem nawet w stanie opisać słowami. Ta emocja, którą poczułam, była jak powrót do prawdziwego domu. Jak połączenie się z najwyższą siłą tworzenia, kreacji, miłości, która istnieje we wszechświecie. Ten moment trwał nie wiem jak długo. Czas się zatrzymał, a ja nie chciałam w ogóle wracać. I wtedy zostało mi pokazane, jak ma moje życie wyglądać, co jest dla mnie ważne i na czym mam się skupiać, w jaki sposób mam transformować swoją pracę z innymi osobami, w jaki sposób ich prowadzić i czego mam dalej już nie robić. Był to taki moment, w którym uświadomiono mi, że uzdrawianie przeszłości nie jest drogą do zmian w życiu człowieka. Że jest to tylko i wyłącznie zapętlenie się w czasoprzestrzeni, że jest to kręcenie się w kółko i próba naprawienia czegoś, czego naprawić się nie da, że jest to zapraszanie do naszej rzeczywistości tego, co było i ciągłe w kółko przerabianie tego samego z wiarą, że kiedyś się to zmieni. Gdy tymczasem to nigdy nie ulegnie zmianie. Pokazano mi, czym mam się zająć, kim mam być jako człowiek i kim mam być jako kobieta. Na co mam sobie pozwolić i z czym przestać walczyć, w jakich aspektach mam odpuścić. W pewnym momencie również pokazano mi ścieżkę mojej duszy. Wszystko to, czego doświadczyłam w przeszłości, całe moje dzieciństwo, wszystkie złe chwile, wszystkie trudne wydarzenia, wszystko to nabrało sensu. Stało się dla mnie jasne, zrozumiałe, dlaczego to wszystko musiało się wydarzyć. W tym samym momencie poczułam też ogromną, niesamowitą miłość do wszystkich moich bliskich. Nie wiem, ile czasu trwała ta medytacja, ale kiedy się skończyła, na każdą istotę, na każdą osobę zaczęłam patrzeć zupełnie innymi oczami.
stałam po tej medytacji o własnych siłach, na własne nogi. Przyszłam do sypialni, ucałowałam moją śpiącą córeczkę. Potem poszłam do drugiej. Przywitałam się z moją drugą córką. I od tego momentu, każdego dnia, codziennie rano i codziennie wieczorem, dziękuję za dar, jakim zostałam obdarzona, za moje życie, za życie, które mam, za dzieci, które mam, a które wybrały mnie na swoją mamę. Każdego dnia łączę się z tą energią, doświadczam tej niesamowitej miłości. Stąd też tak wiele zmian nastąpiło w mojej pracy z innymi ludźmi, ale także w moim życiu. Dzisiaj zapraszam Cię do tego wezwania, po to, byś mógł doświadczyć zmian, jakie daje medytacja, która jest oparta na koherencji serca, w połączeniu się z najwyższą energią kreacji we wszechświecie. Medytacja, która jest połączona z energią miłości, z energią wdzięczności. Medytacja, która łączy wszystkie centra energetyczne i błogosławi je. Medytacja, która łączy Ciebie jako istotę, jako człowieka z wszystkim, co jest i funkcjonuje i żyje w całym wszechświecie. Ponieważ to, do czego większość z nas dąży, to do bezwarunkowej miłości, którą gdzieś bardzo głęboko w sobie nosimy i wiemy, że taka jest dostępna, ale nie potrafimy do niej dotrzeć. Medytacja jest cudownym, wspaniałym narzędziem, by dotrzeć do źródła w nas i by otrzymać tą miłość bezwarunkową. A wszystko to, co damy sobie, jesteśmy w stanie dać innym. Zapraszam Cię do tego 30-dniowego wyzwania razem ze mną. Wystarczy tylko 10 minut dziennie. Po 30 dniach otrzymasz ode mnie prezent. Tym prezentem będzie wyjątkowa medytacja, podsumowująca, kończąca naszą 30-dniową przygodę. Medytacja wdzięczności, medytacja połączenia się ze wszystkim i wszystkimi, aby doświadczyć niezwykłej energii miłości w Tobie. Do zobaczenia wkrótce. W tym nagraniu poniżej, w opisie, znajdziesz link do pierwszego dnia tego wyzwania. Nie zapomnij również subskrybować mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, i kliknąć na dzwoneczek po to, żeby być informowanym o każdym nowym nagraniu, które się tutaj pojawia. Dziękuję Ci, że ze mną jesteś. Pozdrawiam Cię bardzo gorąco i do zobaczenia.